Stanisław Sołdek urodził się w 1916 roku we wsi Oleksów niedaleko Kozienic w rodzinie chłopskiej. Ten zasłużony stoczniowiec już jako kilkunastoletni chłopak rozpoczął praktykę w zawodzie u boku swego ojca w przedwojennej państwowej stoczni modlińskiej. Szukał także szansy na awans społeczny w przedwojennej Warszawie. Po skończeniu kursu spawania rozpoczął pracę w fabryce Perkun, a w wolnych chwilach uczęszczał na wykłady Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Wrócił jednak do stoczni modlińskiej, gdyż czuł się w obowiązku przejąć po ciężkiej chorobie ojca obowiązku głowy rodziny, pomagania rodzinie. W czasie okupacji Stanisław przeniósł się do Płocka i pracował w tamtejszej stoczni rzecznej Radziwie. Jest to dzisiejsza lewobrzeżna dzielnica Płocka. Kiedy po wojnie znalazł się na wybrzeżu, z bagażem wiedzy i doświadczeń mógł podjąć pracę w 1946 roku w Stoczni Gdańskiej w Brygadzie Traserów. Wkrótce wziął udział w rywalizacji w wyścigu pracy, a w 1946 roku został przodownikiem pracy. Jego rekord to 206% normy. Dostąpił zaszczytu zostania patronem pierwszego statku handlowego. Jego nazwisko stało się symbolem rozwoju przemysłu stoczniowego w powojennej Polsce. Dla naszego bohatera miało to wielorakie konsekwencje. Po pierwsze, Stanisław Sołdek rozpoczął studia na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. Po wtóre, w latach 1952-1956 był posłem na Sejm pierwszej kadencji z ramienia PZPR. Kariery politycznej jednak nie zrobił. Był członkiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Natomiast zawodowo piął się konsekwentnie w górę. Jako inżynier był kierownikiem brygady w Stoczni Gdańskiej, a kiedy uzyskał dyplom inżynierski, awansował na zastępcę kierownika Wydziału Obróbki Kadłubów Stoczni Gdańskiej. Nadzorował produkcję bardzo prestiżowych, największych w historii statków drobnicowych, tak zwanych dziesięciotysięczników. Pod koniec lat 50. opuścił jednak stocznię i związał się z Polskim Rejestrem Statków. Tam został nawet dyrektorem technicznym. Ale w 1963 roku podjął wyzwanie, by objąć stanowisko dyrektora naczelnego Stoczni Wisła. Dobrze prowadził ten zakład, jednak pod koniec dekady lat 60. skierowano go do Zjednoczenia Morskich Stoczni Remontowych. Sołdek nie uważał tego zdarzenia za awans, gdyż w Stoczni Wisła czuł się dobrze i na swoim miejscu. To przyspieszyło utratę zdrowia. Zaznał drugiego śmiertelnego już zawału serca i zmarł w 1970 roku. Został pochowany na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.